Cześć, jest już po 15, ja tu jestem od 8, jest piękny sierpniowy dzień, nawet nie pada, chociaż rano było pochmurnie. Czekam sobie niedaleko szkoły mojego dziecięcia, no to aż w końcu wyjdzie stamtąd, bo od 8 zdaję egzaminy warunkowe, bo ma w plecy dwa przedmioty na koniec roku. I no i żeby przejść do następnej klasy, to dwa egzaminy od 8 godziny. I tak samo myślę, że ja ci, wiecie co, nie cierpiałam systemu polskiego edukacji od zawsze. To dla mnie zawsze było traumatyczne, do tego stopnia, że jak moje dzieci poszły do szkoły, to niechętnie do tej pory się tam pojawiam, na wszelkich wywiadówkach unikam, tak się staram nie wchodzić w za bliski kontakt, nie cierpię tego systemu, nie cierpię. Ale tak sobie dzisiaj myślę, że wiecie, moje dzieci są dużo lepsze ode mnie w te klocki. Wszystkie te swoje podstawówki kończyły naprawdę super wynikami, jakimiś paskami, super wynikami egzaminów, tych ósmoklasisty, wcześniej szóstoklasisty, gimnazjalnymi i tak dalej. Dostawały się do spoko naprawdę fajnych liceum, czy w ogóle szkół średnich, a później coś szło nie tak. No i powiedzcie mi, w którym momencie to jest ok? Jak taka super dobra, półprestiżowa powiedzmy szkoła, która starannie odsiewa kandydatów na swoich uczniów i uczennice, po kilku latach musi im przeprowadzać egzaminy warunkowe, żeby mogły zdawać z klasy do klasy. Powiedzcie mi, pokażcie mi, w którym momencie to jest ok. Bo to nie jest tak, że ktoś się tam dostał przypadkiem, czy to oni robią odsiew, nie? To jest ty lepszy, ty gorszy, ty jesteś gorszy, się nie nadajesz, bo my pracujemy z lepszymi i w ogóle jest super, nie? I później się dzieją takie rzeczy. Ja już, wiecie co, ja nie mówię o tym, że się nie uczyła, to są wszystko osoby, które naprawdę dawały radę, ogarniały, nie? Nie miały problemów z nauczaniem, nie? Z uczeniem się. I nagle system je, kurczę, jednak trochę zgnębił i zniszczył, także przestały dawać radę. I w którym momencie to jest okej? Jak wiecie, z jednego przedmiotu to jest kilkanaście osób, nie? I to jest w ogóle... Fajne nauczanie, fajnie nauczyciele, w ogóle wszystko działa. Kurde, zastanowiłabym się nad tym. Fuj.